patrząc w lustro, ja nie widziałem kogoś innego, ja widziałem samego siebie. Dobrze mi było ze sobą, ale coraz większe problemy były z takim dniem codziennym. Zakładanie skarpetek, wiązanie butów. Problemem było ciśnienie, problemem była nadwaga. W tym czasie, jak poszedłem na te badania okresowe, ważyłem 121 kg. Wychodząc od lekarza, dostałem warunkowe na 3 miesiące dopuszczenie do pracy. Odezwał się w głowie taki dzwonek. Halo, Jacek, coś jest nie tak, no trzeba coś z tym zrobić. Kochałem ciasteczka, wszechobecne w domu. Bardzo lubiłem piwo, taki tryb życia zasiedzony. Przemieszczanie samochodem z miejsca A do miejsca B, ta waga się gdzieś tam kumulowała. Nadciśnienie, problemy z serduszkiem mogły się skończyć tym, że w najgorszym wypadku mogę dostać wylewu. Nie wiedziałem, co z tym zrobić od razu, ale już szukałem. Od samego początku największym wsparciem obdarzyła mnie małżonka. Ona widziała to wcześniej, ale jako pierwsza zaczęła reagować. Od tego czasu zaczęła się moja, może nie normatywna, ale jakaś tam dieta. Po konsultacji z córką dowiedziałem się, że jest Fabryka Siły. Tam dostałem tą pomoc taką już fachową, po konsultacjach ze specjalistami, po analizie tego, w jakim stanie moje zdrowie jest. Stwierdzono, że nie każdy wysiłek fizyczny jest dla mnie wskazany, bo może spowodować dolegliwości narządów ruchu, kolan, stawów. Podjąłem decyzję, że chyba zacznę od samej diety. Widziałem, że tutaj centymetr uciekł, tam centymetr uciekł, halo, jest dobrze. Po konsultacjach ze specjalistami, gdzie ta moja waga już jest dużo poniżej 100 kg, doszliśmy do wniosku, że mogę dołączyć do tego jeszcze aktywność sportową, którą ja będę lubiał. Bieganie sprawia mi na tyle dużo przyjemności, że w tym czasie mogę przemyśleć pewne rzeczy. Oglądam to, co się dzieje koło mnie. Dużo się tego dzieje, tego kiedyś nie zauważyłem, siedząc w domu przed komputerem, przed telewizorem. Piwa praktycznie nie używam, a ten czas wolny, który mogę wygospodarować tylko dla siebie, spędzam go w terenie, ubieram buty, biegam praktycznie co drugi dzień po kilka kilometrów. Sprawia mi to wielką przyjemność. Z głębi serca jestem bardzo wdzięczny wszystkim specjalistom, którzy się przyczynili do tej mojej takiej przemiany. Najbardziej mnie zaskoczyło to, że nie ogranicza się mnie do jakichś szablonowych posiłków, które są narzucone. Świetnie jest widzieć na talerzu to, co się lubi jeść i przyczynia się do tej zmiany. Mam na imię Jacek, mieszkam w Bestwinie, pracuję w dużej firmie energetycznej z Fabryką Siły, schudłem 25 kg. Myślę, że systematyczność jest w stanie pomóc każdej osobie, więc czemu nie teraz?